Dzień dobry, nie co dzień gramy w tak przepięknych miejscach jak czeska Praga, więc na dobry początek dnia razem z drużyną postanowiliśmy udać się na spacer po niej. Wyruszajcie na ten spacer razem z nami, a potem na dzień, który mam nadzieję będzie pełen pozytywnych wrażeń. Tak, to jest moje miasto tu. Bo ty mówiłeś, że ty mieszkasz jakieś 3 minuty od stadionu w ogóle, nie? Tak. 20 minut od tu. A co to jest to, co my teraz widzimy? My mam tu Praśna Brana. Ładnie, nie? To wygląda. No bardzo ładnie. Idziemy do Old City, do Starego Miasta. Co tam? Jakie pytania dzisiaj? Ja się pytam, co tam? Dobrze. No co ja was mogę spytać? Praga ogląda, ja nie fusów. Kurde, czy jeszcze raz. No co ja właśnie was się mogę pytać, no przede wszystkim, jak się czujesz? A która nagra? Jego spokój przeznacza. Doświadczenie. Artur jest zawsze spokój. Wiem. Is the last dance today? We will see. Nobody knows. But if yes, you have to leave something important at your club. Yeah. Michael Jordan. Ante. Hey, Ivane. So can we speak now about the wrong media information? Oh yeah. Yeah. He didn't kick. Thank you. I was 50 meters away. Yeah. He was with me. Yes. On the left side. Exactly. Mine right. Blocking his crosses. You. So your name is clear now. What? Your name is now clear. My name is clear. I hope the media will change it also. But if you put on social media, if you don't put, it's like let's see if private. if you have the cojones, put it on the media. We just speak about it before. I say I like Warsaw because now I've discovered Warsaw is top. Lot of parks. The street is clean. People are very, let's say, smart. You know, they respect the rules. For the moment, I really appreciate Warsaw. What great. I visit, this kind of life I like. You know, I like. But in the future we'll see. But for the moment, I would tell you this. But then also, I was in Singapore. Singapore is top, top level also. I co, ładnie tu tą Kanarionie, nie? Prawie jak na Ursynowie. Kurna, taki Ursynów premium. Taki Wilanów. Wilanów, no właśnie, no o tym samym pomyślałem. No, sam wiecie co to oznacza, drzwi się zamknęły, zaczyna się odprawa przedmeczowa, a my tradycyjnie ruszamy na miasto, żeby pokazać wam parę naprawdę ważnych miejsc w Pradze. W Pradze zmierzymy się z drużyną Slavii Praga, jednak teraz zabieramy was na inny stadion, innego praskiego klubu, a mianowicie Dukli Praga, bo to właśnie z tym miejscem jest związany legendarny trener Legii Warszawa, Jarosław Wejwoda. Ze mną zresztą znajduje się nieprzypadkowy pomnik, jest to pomnik Józefa Mosopusta, wybitnego czeskiego zawodnika, który właśnie trenował pod okiem trenera Wejwody, a my na zaproszenie prezesa klubu Dukla Praga zobaczymy sobie kawałek stadionu i powspominamy naszego trenera. Panie prezesie, drobiazg. Tak, Wejwoda. No, pamiątkowe. No to dziękuję na pana ręce od klubu. Dziękuję bardzo. Piękne. To jest ja bardzo, dla nas jest to zaszczytem, jak jest Wejwoda w Polsce szanowany. To muszę powiedzieć, że pewne poruszenie czuję. No właśnie tak się zastanawiałam, jak jest ta wspominana ta praca właśnie Wejwody tutaj w Czechach, jeżeli chodzi o pracę w Polsce, że czy jest to jak to jest doceniane, tak jak pan powiedział? Oczywiście jest to doceniane, bo on wrócił właściwie tytuł mistrza ze Śląsku do Warszawy, nie? W tych latach 60. No możemy tam podejść do klubowni, a porozmawiać tam jeszcze tam są trofeje naszej kary i tak dalej, także tam możemy na ten temat porozmawiać. Fantastycznie, bardzo, bardzo chętnie. Dobrze? Zobaczymy. Tak. No
okazję porozmawiać po polsku, bo ja już wszystkiego zapomniałem, mam tak mniej więcej. A gdzie pan się tak świetnie nauczył polskiego? No ja rok przygotowywałem się do wyjazdu do Polski, gdzie pracowałem w biurze racji handlowego przy ambasadzie czechosłowackiej w latach 85-89. Pod okiem, pod wodzą wojewody było 7 czy 8 klas? Jestem ja 7 tytułów, 7 tytułów, 7 tytułów, 7, 7, 7. 7 z 11 pod okiem trenera wojewody. Tak. Chociaż ten jeden, myślę, że to było tak na pół. Bo on był pół sezony tutaj i potem poszedł do Legii już. Także dociągnął to trener Musy wtedy. No, ale jego następca. Tak, liczy się na konto oczywiście tam ja również. Także to był duży sukces. Najlepszy nie tylko, moim zdaniem, nie tylko trener, szkoleniowiec Dukry, lecz również w ogóle, bo on przygotowywał. Dukla miała wtedy w tej drużynie, która zdobyła tytuł wicemistrzów świata. Miała 6 piłkarzy. A tych wszystkich on przygotowywał. Tak. A to jeszcze powiem, co ja wiem tutaj od pana sekretarza o nim, że kiedy jego poprzednik kończył, to znaczy on o wszystkich powiedział, ja wyciągnąłem z tej drużyny w 50. latach wszystko, co było możliwe. 3 tytuły, więcej już nie można. Teraz będzie problem, bo oni się starzeją. A już trzeba zbudować nową drużynę. Przyszedł wojewoda z tych samych piłkarzy wyciągnął 4 tytuły po kolei. To znaczy, że właściwie jeszcze to najlepsze przyszło dopiero pod jego kierownictwem. W 68, 20 lat Legii Warszawa i Dukli Praga. Nie Warszawa, Legii Warszawa, nie Dukli Praga. Legia Warszawa jest starsza. Tak, tam jest to jest, 16. Tak, 16. To jest 16 rok, tak. Także z tej okazji do mecz, spotkanie i tak dalej. Jak się skończyło, nie wiem, wtedy nie pamiętam już. On był przede wszystkim bardzo konsekwentny i wymagający i ostry trener. To znaczy, to były 3 cechy jego, tak jak ja go poznałem, bo ja go osobiście poznałem. Miałem z nim parę kontaktów już kiedy on skończył jako trener. To znaczy, on pracował jeszcze w tym komitecie, w zarządzie praktycznie. Praktycznie jako emeryt, już na emeryturze kiedy był. On de facto v těch 60. letech po svém příchodu zavedl dvoufázový trénink. To je bardzo ciekawe, co mówi pan Jicha, že on byl właściwie takým pionírem, o ile chodzi o trénink v dvoch fázách. Že to on wprowadził tutaj ten typ treningu v Čechoslovácii, praktycznie v Dukle. No i oczywiście potem te kolejné kluby to robí v ten sam sposób, že by mogli konkurować. Dukle. Tak samo właśnie zrewolucjonizował ten trening w Legii, więc to jest charakterystyczne dla obu klubów. A miał 2 oferty wtedy. Zamalek, Egipt, chyba najlepszy klub w Egipcie i Legia Warszawa. On mówi, dziękuję bardzo, ja odchodzę do Legii Warszawa, bo po prostu ja to traktuję jako nieufność w moje fachowe umiejętności. I ja i wybieram Legię, po pierwsze jest to blisko, nie? Po drugie język. To też, bo on po angielsku... Próbował się nauczyć, ale nie miał talentu. Nie mówię po angielsku i nie można się nauczyć po angielsku w ciągu parę miesięcy, nie? To on wybrał Legię. A ciekawe, że tam właśnie spotkał się z tym samym problemem, bo w tym 65-66 i rozwiązał go perfekcyjnie. Brychci. Nie, to był, on z nim rozmawiał, ja to wiem od pana Ciupy. Pan Ciupa był jego asystentem, a ja się z nim spotkałem, kiedy pracowałem w Warszawie. No to pierwsze kroki to były do Legii, nie? Miałem tam wiele znajomych. Pamiętam pana Wiesława Stępniaka,
i przede wszystkim z panem Ciupą. A on mnie mówił, że on po prostu siadł z nim i mówił: słuchaj, dla mnie lata nic nie znaczą. Dla mnie praca jest to, co jest podstawowe, jak będziesz trenował, jak będziesz się zachowywał na boisku i tak dalej. A ile ty masz lat, to dla mnie nie jest decydujące. I po prostu dogadali się, a ta drużyna po prostu bardzo dobrze grała i wróciła tytuł mistrza do Warszawy. A gra w szachy, to jest szach. A skuste to ono ważne. No, obowiązki wzywają. Niestety, tak, jest wyzywa. No, tak. Dokładnie tak. Tak. Ale panie prezesie, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Do meczu coraz mniej czasu, piłkarze mają teraz chwilę dla siebie. No i właśnie, ruszam zobaczyć, jak w trakcie tej chwili dla siebie przygotowują się do spotkania. Co robią, jak się zachowują, zapraszam do pokoju Linz Aeros. Hello. What's up? How are you doing in the final minutes before the game? Now I'm gonna sleep a little bit, make a nap to be ready for the game, because it's an important game, we know, and especially for you. Especially for me, yes, because also it's okay, my first game in a European competition with Legia, and yeah, it's an important game for me. I want to play. I want to continue to play and. That's why also we need to be ready for this game. But how you can see, I start to read a little bit, to know, the sense, some words, some vocabulary. It's difficult, so it's tough. But in September, I'm starting with my teacher, so now I will be on my time, on my target to make one interview with you in Polish. But what can you say now in Polish? Anything, or you just practice with the alphabet? Because in plan you've been practicing. Yeah, alphabet, yeah. No, just to understand, like for example the she, you know, like for example, I have big problem with the ch, you know. So that's why I want to know what means this letter. What so I just read for the moment, and I think my teacher will explain me exactly, because I will take one French teacher, French Polish, and she will explain me exactly how we can use this word, this letter. So. Actually, I can do only like what I said last time, or mash, no, mash. Jak się masz, you know, something like this, dzień dobry, dziękuję ci, you know, the easy part, lewa, prawa, something like this. See, I'm leaving you, get the nap and prepare well to the game. Thank you very much, thank you for your coming, and see you soon. See you. Praga jest to miasto, które przyciąga nie tylko bardzo wielu turystów, ale również ekipy filmowe i dlatego naszej nie mogło tutaj zabraknąć. W Pradze kręcono takie produkcje jak Mission Impossible, Casino Royale, Les Miserables Nędznicy, Tożsamość Borna czy w ostatnich latach na przykład Spidermana. Praga nie tylko występuje tutaj jako właśnie stolica Czech, ale bardzo często udaje inne miasta, takie jak Wiedeń, Paryż czy na przykład Moskwa. My zabierzemy Was dzisiaj w kilka miejsc, które są najbardziej charakterystyczne dla czeskiej stolicy, a zaczniemy od miejsca, którego nie może przegapić żaden legionista. Nie jest to może miejsce z pierwszych stron przewodników, jednak z pewnością nasi kibice to właśnie tutaj kierują swoje pierwsze kroki. Znajdujemy się właśnie na moście Legii. Nazwa jest raczej przypadkowa, jeżeli chodzi o nazwę naszego klubu, bo jest związana z legionami czechosłowackimi, które walczyły podczas I wojny światowej. Jednak kibice bardzo chętnie robią sobie zdjęcia właśnie pod tabliczką z nazwą tego mostu. Most pochodzi z 1841 roku, jednak wtedy wyglądał trochę inaczej, bo był to most łańcuchowy, który trochę przypominał ten w Budapeszcie. Jego ponowne otwarcie w takim kształcie, który możemy oglądać dzisiaj, nastąpiło w 1898 roku i na otwarcie tego mostu, na ponowne otwarcie przyjechał cesarz Franciszek Józef i to właśnie po nim między innymi ten most nosił nazwę. Mostem Legii był nazywany trzykrotnie, teraz jest właśnie trzeci okres, kiedy nazywamy go Mostem Legii i my mamy nadzieję, że ta nazwa pozostanie z nami jak najdłużej.
Tak naprawdę na samym rynku staromiejskim, na którym się teraz znajdujemy, moglibyśmy spędzić kilkanaście minut opowiadając o wszystkich obiektach, które się tutaj znajdują. Mamy kościół świętego Mikołaja, mamy pomnik Jana Husa, jest tutaj również kościół Marii Panny przed Tynem. Jednak to, co jest najciekawsze i co przyciąga najwięcej uwagi, jest to ratusz, a dokładniej zegar, który znajduje się na jego południowej ścianie, gdzie się za sekundkę udamy. Zegar Orloń ma już ponad 600 lat i jak na tamte czasy był naprawdę bardzo innowacyjny. O tym świadczy nawet fakt, że twórca tego zegara, twórca mechanizmu tego zegara został pojmany przez władze miasta i oślepiony tylko po to, aby nie był w stanie wybudować podobnego zegara w innych miastach. O każdej pełnej godzinie można tutaj spotkać bardzo wielu turystów, którzy czekają na rozpoczęcie pewnego mini spektaklu. Z okienek, które znajdują się nad zegarem, wyjeżdża 12 figurek apostołów, a pijący kogut wybija pełną godzinę. Most Karola za moimi plecami, najpopularniejsze miejsce w całej Pradze, a myślę, że śmiało można powiedzieć, że w całych Czechach. Wybudowany w 1357 roku, a nawet można podać dokładną datę, 9 lipca, godzina 5.31. Jeżeli odpowiednio poukładamy te cyfry, otrzymamy ciąg cyfr nieparzystych, co miało przynieść pewne szczęście, jeżeli chodzi o budowę. Tak samo mówi się o tym, że wtedy nastąpiła koniunkcja Słońca z Saturnem, co również miało być dobrym omenem. Na moście znajduje się 30 rzeźb świętych oraz patronów. Jest to w sumie najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o most Karola. I zaraz podejdziemy pod pierwszą rzeźbę, która została tutaj wybudowana, postawiona pod rzeźbę Jana Nepomucena. Turyści pod pomnik Nepomucena przychodzą przede wszystkim po to, aby dotknąć jego podstawy, bo ma to przynieść podobno szczęście, więc my nie będziemy ryzykować, również zaraz dotkniemy pomnika, zarówno ja, jak i reszta ekipy. A my co? Przenosimy się na stadion, bo do meczu pozostało niewiele czasu. Pozwiedzane? No pozwiedzane w takim razie. Teraz skupiamy się wyłącznie na tym, co za moimi plecami. Za chwileczkę przyjadą tutaj legioniści i zacznie się bitwa ze Slawią Praga. Kolego, ważny dzień dzisiaj i na swojej pozycji w końcu nominalnej. Ważny. Pierwszy mecz to grałem. Nie grałem w pierwszym, to teraz w ostatnim, nie? No ale grałeś jako, wiesz, jako wahadłowa, teraz grasz na prawym skrzydle. No, pozycja jak pozycja, jestem neutralny. Nie, no to jest profesjonalista, widziałeś, Czaro? Kipka profesjonalista 100%, co? Nie musisz mi mówić. Hej, dupa.
Fajny mecz za nami. Nie wygraliśmy tego spotkania, mimo tego, że dwa razy prowadziliśmy, ale graliśmy naprawdę dobre spotkanie. Chciałbym zawsze oglądać naszą drużynę grającą w ten sposób, grającą z takim poświęceniem, z takim zaangażowaniem, ale też z taką mądrością. To nie był mecz, gdzie drużyna staje w polu karnym i czeka 90 minut w polu karnym. Tak nie było. Były momenty, kiedy trzeba było się bronić. Wiedzieliśmy, że będą grali te piłki nam za plecy, z tego byli najgroźniejsi, kilka sytuacji sobie stworzyli, ale my też fajnie odpowiadaliśmy, utrzymywaliśmy piłkę w grze, stwarzaliśmy sytuację, a to wszystko wynikało, panowie, że głowa pracowała i serce. Tylko jedna część pracuje, to nie działa. A jak pracuje głowa i pracuje serce, to można wielkie rzeczy w piłce robić. Jesteśmy po pierwszej połowie, nauczeni doświadczeniem, także my też zremisowaliśmy, nie wykorzystaliśmy swojej szansy u siebie. Mam nadzieję, że za tydzień będzie inaczej, że uda nam się awansować. Pewno przeciwnik jest klasowy, jak będziecie szli, proponuję, żebyście sobie poszli tym tunelem, zobaczyć kogo oni, bo za tym trzeba tak pokonali, to naprawdę robi wrażenie, a my z nimi zremisowaliśmy dwa razy prowadząc. Także chłopcy, jest duża satysfakcja, ale też duża nagroda dla was za poświęcenie, za podejście do meczu, na to, że te wszystkie przeciwności, które gdzieś się wydarzyły, nie wiem, jeszcze dzisiaj kontuzja Tomasa, łokieć rozwalony z kiby, jeszcze nie wiem, uważajcie na siebie przekonacie, żeby ktoś nie zakrztusił, żeby gdzieś się na pogotowie dzisiaj dać, okej, okay, chłopcy, także miłego wieczoru wam życzę, jutro wracamy, szara rzeczywistość, w niedzielę mecz z tym Malikom, okej, okay? Musimy wygrać, chłopcy, dziękuję bardzo. Guys, what can I say? I'm here only 1 year. Thank you all because of you. I play in national team. I made this transfer. And because of yourself. And just thank you. Thank you all. That's it. Thank you. Thank you. Niemieczka fantastycznie, że zdolny. Tomasz, zarobiłeś w tej rodzinie. No właśnie, widziałeś, Kuba? Zdarzenie Tomasa. Pokaż panem, filmuję to. Filmuj, bracie, za kulisę tam. Jurak, in the 5 months time you will be long. Sędziowie z Niemiec, bo to przekażą w szafę. 5 miesięcy, Jura jest gotowy na wypożyczeniu u nas. Tak? Okej. Okay. No, ja kurwa, nie. Kurwa.
Bacon and eggs now, huh? Now here in Poland we say that if to steal, to steal millions, if to love, love princess, and if to score in that important game, yeah? Yeah, actually, to be honest, this is my first game, first goal in Europa League. Before I never scored in Europa League. Oh, oh. Thank you, coach. before I only scored in Champions League, and this is also important for me to score in Europa League and this kind of important match. But what can I say? Nothing is finished yet. We have important game also at home. Everybody need to be concentrated 100%. Everybody wait this maybe long time, you know, I think 4 years, yeah, and we have to fight for our dreams. It's possible, believe me. Just we need to prepare ourselves good and getting ready for the next match, analyze good, see our faults, what we do, and everybody need to motivate each other and let's get it, guys, come on. Did you expect that this game can be so crazy? Actually, you know, one team like to play with the ball, another we work on defense, you know, and we prepare ourselves for the counterattacks. So yeah, when one team play with the ball, they have opportunity to score. But okay, when they lose, we have too many spaces for the run. So actually, it's this score, it's okay, maybe. But as a game, I think it's very interesting game and hope, but. Important win in Warsaw. The game in Warsaw will be more easy or more difficult of than course, today? No. It's never easy. It's never easy, and we see this today. And believe me, in Warsaw we're gonna be 10 times, maybe 100 times difficult. Let's see what will happen, but I believe that we will pass to the group stage. Nie mam pojęcia, jak skomentować to, co działo się w Pradze. Wiem jedno, wszyscy na pewno musimy brać leki na serce, a tymczasem w Warszawie będzie, jak powiedział Machir Emreli, jeszcze trudniej, ale wierzymy, wierzcie wy, no i widzimy się na stadionie walcząc o Ligę Europy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!